Cześć, witam Was na naszym blogu. Mamy czas przedświąteczny, dlatego jedziemy na takie, powiedzmy, świąteczne zakupy. Ale przy okazji mamy jeszcze taką małą misję. Chcemy zrobić mojej babci niespodziankę i wywołać dla niej zdjęcia z naszego ślubu. Zabieramy Was ze sobą. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Dobra, Paweł, co znalazłam? Mi się podoba jeden i drugi. Jak uważasz, który będzie się podobał bardziej twojej babci? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba ten jasny, taki bardziej spokojny. Ten trochę za ostry, co? No chyba tak, raczej tak. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. Przyszedł czas na zajączki. Półki już prawie wszystkie puste. Rolę kontrolera u nas dzisiaj pewnie Paweł. Ile miało być? Pięć? Pięć. Szósty dla mnie. Słucham. Tak, nie umawialiśmy się. Słodycze nie są zdrowe. Szósty dla mnie. Dobra, mamy to. Jesteśmy na etapie wywoływania zdjęcia. Paweł, jak ci idzie? No trudny wybór jest. Teraz robimy selekcję z tych już przebranych zdjęć. Ale wydaje mi się, że chyba zdecydowaliśmy tutaj już. No, da się coś wybrać z tego, co? Słuchajcie, Ania mi kazała nagrać największy koszyk wielkanocny, rekord Polski. Proszę. Dla babci. Tak naprawdę to będą zdjęcia w większości z naszego ślubu, ponieważ babcia jednak preferuje zdjęcia na karteczce, namacalne, a nie w telefonie, tak jak zwykle lubimy my, więc biorę się za układanie tych zdjęć do albumu. Teraz jest zmiana reguł gry. Dorośli szukają jajek. Które pochowały dzieci? Mam kolejne. Coś mi się wydaje, że dzieci to za słabo pochowały te jajka. Skoro ciocia tyle jajek znajduje. Jajka znalazłam. Ale to jeszcze nie wszystkie. Jedno, mam jeszcze dwa znalazłam. Powiem Wam, że ogólnie jest bardzo fajna tradycja. Już kolejny raz wymieniliśmy się. Pochowaliśmy ten raz już jajka, dorosłe osoby i teraz znowu dzieci szukają jajka, więc mamy frajdę wszyscy na całego. Powiem Wam, że czasami jest miło wyjść tak sobie na powietrze i po prostu pooddychać. Jajka wszystkie znalezione, zabawa udała się. Zaczyna już kropić deszcz, więc idziemy do domu jeść kiełbasę. Żeśmy się ubrali. Odpacykowali na tą wieś trochę. Dobra, tak naprawdę to byliśmy w kościele i już się nie przebieraliśmy, dlatego jesteśmy w takich strojach. Aczkolwiek jeśli chodzi o taki spacer, no to trochę
słabo się ubraliśmy. Dresy trzeba było założyć. Dresy trzeba było założyć, tak, dokładnie. Nie, ale Adidasy to tak, jakieś jeans. Mamy już kolejny dzień świąt. My już prawie jesteśmy przygotowani do wyjścia. Jeszcze na szybko chcę Wam pokazać pomysły na prezent, które kupiliśmy nie tak dawno dla chłopaków, u których były rodziny, ale tak naprawdę nie mieliśmy okazji ich odwiedzić, ponieważ oni były bardzo często chore albo były u wyjazdach, więc skorzystamy się z tej okazji świąt i przy okazji wręczymy im te prezenty. I jednym z prezentów dla chłopczyka to był taki zeszyt do malowania, ponieważ wiem, że ostatnio on bardzo jest zainteresowany i chętny do różnego rysowania, malowania farbkami, więc też nie mogło tutaj zabraknąć farb. Tak, no a dla starszego chłopczyka kupiliśmy taką książkę Sztuczna inteligencja, ponieważ starszy bardzo lubi uczyć się, poznawać różne interesujące i nowe rzeczy i też bardzo lubię czytać, więc jak najbardziej mam nadzieję mu się sprawdzi. No i jeszcze na dodatek to dla mniejszego kupiliśmy takie puzzle, ponieważ lubią składać puzzle, i dla starszego kupiliśmy takie puzzle. I uważam, że jednym z najlepszych pomysłów na prezent to tak naprawdę jest wiedza na temat, co lubi ta czy inna osoba, dla której wy szukacie prezent, ponieważ jeżeli takiej informacji nie macie, to na pewno wiecie, że wybór prezentu jednak nie jest łatwy. Dobra, nie przedłużając, jedziemy w gości, a Was zabieram ze sobą. Jeżeli chodzi o słodkie prezenty, tym razem zrezygnowaliśmy z czekoladek i kupiliśmy takie mieszankę owoców suszonych oraz daktyle suszone. I mam nadzieję, że taki rodzaj prezentu spodoba się nie tylko rodzicom, a i dzieciom. My już jedziemy do rodziców. I tak naprawdę jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo poubieraliśmy się, wziąłam kurtkę. Oczywiście może nie ubierałam się, nie wiadomo jak, ale Paweł na pewno prawie zimowa kurtka. I jesteśmy zaskoczeni, że na dworze jest bardzo, bardzo ciepło, świeciło ładne słoneczko i ludzie chodzą bardzo rozebrani. Plus 16 stopni jest. Ubrani na krótki rękawek normalnie. Ale jak Paweł powiedział, że mu gęba się śmieje, aż się chce żyć, komu co. A mi tak naprawdę od razu wpadł do głowy pomysł, że nie tak dawno byliśmy w jednym ze sklepów galerii i zauważyłam, że już są nowe letnie kolekcje, aczkolwiek było to akurat przed świętami i nie mieliśmy zbyt dużo czasu na przemierzenia i kupowania tych rzeczy oczywiście, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się mi zaciągnąć Pawła na zakupy, poprzemierzać, no i postaram się dla Was coś nagrać. Dzisiaj czas na piłkę. I co tam, jak ci idzie, Paweł? Piłka jak?